A na koniec zaproszenie do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Dziś otwarto tam niezwykłą wystawę zatytułowaną Artystyczne Credo. Są na niej prace najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku, a wiele obrazów i grafik pokazywanych jest publicznie po raz pierwszy. Wystawę 28 prac otwiera portret chłopca Artura Grottgera. Zamyka portret dziewczyny Józefa Czapskiego. Są też obrazy olejne, akwarele, gwasze i rysunki, między innymi Kossaka, Wyczółkowskiego, Fałata i Mechofera. Wśród sław polskiego malarstwa jest też Teodor Axentowicz i namalowana przez niego Huculka. Patrząc na ten portret widzimy, że on został namalowany w nieco mrocznych barwach i ta mroczność wbrew pozorom wydobywa znakomitość sztuki artysty, a przy tym piękno i urodę tej młodej huculskiej dziewczyny. Takich kobiecych portretów jest na wystawie kilka. To na przykład niezwykle piękny obraz Henryka Gottlieba, a to intrygujący szkic Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uwagę widzów przyciągają także pielgrzymi Alfonsa Karpińskiego i niezwykły, jak na początek XX wieku, sposób ich pokazania, dzięki któremu mamy wrażenie uczestniczenia w wędrówce. Takich zaskakujących prac jest na ekspozycji więcej. Znaczna część tych obrazów i rysunków jest prezentowana po raz pierwszy w naszym muzeum, a równocześnie po raz pierwszy w ogóle. Wszystkie obrazy są własnością prywatnych kolekcjonerów, którzy mało znane dotychczas arcydzieła polskiego malarstwa postanowili pokazać światu. W Rzeszowskim Muzeum Okręgowym można je oglądać do końca lutego przyszłego roku.